Z poprzednich części wykładu poznaliśmy już, czym jest rachunkowość, jakie pełni funkcje, jak klasyfikujemy rachunkowość, a także wiemy już, znamy już podstawowe pojęcia w rachunkowości, takie jak przedmiot, podmiot oraz okresy. Teraz chciałabym przejść do metod i zasad rachunkowości, które uważam są jedną z ważniejszych części rachunkowości, właściwie podstaw, bez znajomości których nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć rachunkowość. To właśnie metody i zasady pozwalają nam na to, że w momencie, gdy dochodzimy już do bardziej zaawansowanych księgowań w trakcie naszej nauki, lepiej możemy zrozumieć logikę, dlaczego tak, a nie inaczej dokonujemy zapisu księgowego. Jako pierwsze chciałabym omówić metody rachunkowości. Mamy ich 5. Jest to metoda podmiotowa, bilansowa, okresu sprawozdawczego, grupowania i wyceny. Metoda podmiotowa. Dosyć prosta. Jest to metoda, która mówi, że wszelkie pomiary oraz obserwacje zdarzeń dokonywane są z punktu widzenia jednego podmiotu. Co to oznacza? Jeżeli mamy naszą pizzerię, to wszelkie pomiary, zapisy księgowe, a także sprawozdania finansowe będziemy tworzyć tylko dla jednego podmiotu, czyli tylko dla naszej pizzerii. Gdybyśmy równocześnie posiadali restaurację, to dla tej restauracji musielibyśmy osobno również dokonywać pomiarów, ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych. Metoda bilansowa. Jest to pewne ogólnie przyjęte podejście do rachunkowości, które mówi, że wszelkie zjawiska powinny być zarejestrowane w dwóch kontekstach. Z jednej strony w kontekście przedmiotowym, czyli z punktu widzenia aktywów, majątku, a z drugiej strony z punktu widzenia finansowego, podmiotowego, czyli źródła finansowania. Na przykład popatrzmy na to z perspektywy zakupu pieca do naszej pizzerii. Z jednej strony zakupiliśmy piec, czyli posiadamy środek trwały, ale z drugiej strony musieliśmy jakoś sfinansować ten zakup. Powiedzmy, że zrobiliśmy to na kredyt kupiecki, otrzymaliśmy fakturę z odroczonym terminem płatności, mamy więc zobowiązanie wobec naszego dostawcy i to jest ten dwustronny kontekst, który zawsze będziemy brać pod uwagę w rachunkowości. Z jednej strony majątek, z drugiej strony źródło finansowania. Kolejna metoda to metoda momentu sprawozdawczego. Całkiem oczywista metoda, która mówi o tym, że informacje, sprawozdania, które przygotowujemy, są za dany okres i sporządzane są na dany dzień. Na przykład za rok obrotowy, czyli rok kalendarzowy. Dany moment to może być na przykład koniec roku w tej sytuacji. Umożliwia to ścisłe określenie w dowolnym wybranym momencie wielkości zasobów oraz rozmiarów procesów gospodarczych. Czyli na dany moment, powiedzmy za 12 miesięcy roku 2012, na dzień 31 grudnia, określilibyśmy nasz stan majątku, jak również stan źródeł finansowania oraz efekt naszych poczynań w ciągu roku, czyli czy uzyskaliśmy jakiś dochód, zysk, czy też stratę. Kolejna metoda to metoda grupowania. Jest to pewne logiczne założenie, że zjawiska grupujemy w pewien sposób, który pozwala na łatwe odwołanie się do konkretnych zjawisk. Czyli na przykład aktywa grupujemy razem, koszty według rodzajów grupujemy razem. Do tego służy zakładowy plan kont. Klasyfikacja zjawisk w ten sposób powinna odzwierciedlać treść ekonomiczną, czyli nie łączymy ze sobą kosztów i aktywów, na przykład środków pieniężnych i materiałów. Traktujemy je osobno tak, aby łatwo można było odwołać się do tych zjawisk później. Tutaj powołałam się na zakładowy plan kont, że aktywa trwałe to jest grupa 0, koszty według rodzajów to grupa 4, natomiast na ten moment może Wam to nic nie mówić ze względu na fakt, że jeszcze o zakładowym planie kont nie rozmawialiśmy. I ostatnia metoda, najprostsza, wyceny.
Mówiliśmy o tym już wcześniej, w rachunkowości nie możemy ująć zjawisk ani zdarzeń, które nie mają swojego odpowiednika w jednostkach pieniężnych. Czyli ujmujemy tylko to, co możemy wyrazić w pieniądzu. Jest to dość logiczne, ponieważ na tym opiera się cały system rachunkowości. Podsumowując nasze 5 metod, są to dość proste metody, dość łatwe do zapamiętania. Pamiętamy, że w rachunkowości zawsze wszelkie pomiary, ewidencje dokonujemy dla jednego podmiotu. Zawsze patrzymy na wszystkie zjawiska w kontekście dwustronnym, czyli nasza metoda bilansowa od strony majątku i źródła finansowania. Przygotowujemy wszelkie informacje za pewien okres, zwany okresem sprawozdawczym, i na dany dzień, który zwany jest dniem bilansowym. Jeżeli zapisujemy zjawiska, to je grupujemy w jakiś logiczny sposób, tak abyśmy mogli się do nich odwołać. I pamiętamy, że ujmujemy tylko to, co da się wyrazić w formie pieniężnej.